CD Projekt powstał z zamiłowania do gier komputerowych. To jest jak gdyby początek naszej firmy, datowany na 1994 rok. A byliśmy wtedy takimi starszymi nastolatkami, jak zakładaliśmy firmę. I gry były zawsze naszą pasją. Oczywiście robienie gier w tamtych czasach było kompletnie poza naszym zasięgiem. Zaczynaliśmy naprawdę bardzo skromnie. I w miarę jak firma się rozwijała, myśleliśmy coraz bardziej o tym, że super byłoby zrobić własną grę. Natomiast bardzo ważne było dla nas takie założenie, żeby jeśli zabrać się za robienie gry, to mieć szansę zrobić naprawdę coś bardzo dobrego, naprawdę grę wyjątkową. Dlatego też bardzo długo zwlekaliśmy z decyzją o tym, żeby wystartować pracę nad własną produkcją. Było to nasze takie marzenie, którego nie realizowaliśmy de facto. Właśnie dlatego, że mieliśmy poczucie, że nie mamy jeszcze dostatecznie dużego zaplecza, nie mówię nawet o doświadczeniu, ale też o finansach, do tego, żeby rozpocząć własną produkcję gry komputerowej, własnej gry komputerowej. A nie chcieliśmy, tak jak wiele studiów deweloperskich, które znamy z otoczenia, z Polski, nie tylko z Polski, które rzucają się na głęboką wodę, nie mają dostatecznie dobrego zaplecza i bardzo często to się bardzo źle dla nich kończy. Nie mają funduszy na ukończenie projektu albo są zmuszone wydać grę niedokończoną, słabej jakości i nie mającą szansy zostać naprawdę bardzo dobrym produktem w swojej kategorii. W tej grze jest istotne to, że jesteśmy Polakami, że ją tworzymy. To jest takie pytanie, no nie wiem, momentami wydaje się śmieszne, ponieważ widać w nim pewnego rodzaju kompleksy. Natomiast po głębszym zastanowieniu wydaje się, że mogę odpowiedzieć za całą ekipę tworzącą tę grę. Dostaliśmy do ręki świetny materiał literacki. Dostaliśmy prozę Andrzeja Sapkowskiego, która jest moim zdaniem jedną z najlepszych literatur fantasy stworzonych na świecie. I z drugiej strony, jako twórcy gier komputerowych mamy tą zaletę nad książką, że w tej chwili gry komputerowe są najpotężniejszym medium na świecie, są najbardziej oddziałującym na młodych ludzi na świecie medium. Jeżeli spojrzymy, ile w ostatnich czasach pojawiło się, nie wiem, sławnych bohaterów książkowych czy filmowych w porównaniu ze sławnymi bohaterami z gier komputerowych, zobaczymy tą dysproporcję. I wydaje mi się, że te dwa czynniki spowodowały, że ta gra, czyli ten zespół, uzyskał szansę, której nikt w historii nie miał. I mam nadzieję, że tą szansę wykorzystaliśmy. Szansę na to, aby polska kultura, w tym momencie też polski bohater, wymyślony przez Andrzeja Sapkowskiego, zaistniał na świecie. Pojawił się bohater, który będzie identyfikowany przez wszystkich na całym świecie, przez Amerykanów, przez Niemców, przez Japończyków, przez Chińczyków, ponieważ w tych wszystkich krajach ta gra się pojawi. Żeby był identyfikowany, żeby widząc człowieka z białymi włosami, dwoma mieczami na plecach, mogli powiedzieć, to jest Geralt, to jest Geralt z Rivii. I czegoś takiego chyba jeszcze do tej pory nie było. Nie było bohatera polskiego, wymyślonego w Polsce bohatera, który by osiągnął taki sukces, sukces ikony popkultury. I wydaje mi się, że to jest największy sukces tej gry. Jeżeli uda nam się to zrobić, będziemy mogli mówić, że uda nam się coś, czego nikomu w historii się nie udało. My mamy szczęście. Ja nie wiem, na czym to polega. Nam się udało w większości znaleźć, znaczy właściwie prawie wszyscy, no może z jakimiś pojedynczymi przypadkami, to byli ludzie, którzy się sprawdzili. Ja się kieruję prostą zasadą, że trzeba znaleźć ludzi, którym się ufa, a potem im zaufać i dać im szansę, żeby zrobili to, co chcą zrobić. I tak właśnie działam. I na tych zasadach ta gra powstała. Oczywiście czasem mnie korci, żeby się do czegoś wmieszać i powiedzieć, że to ma być tak albo inaczej, bo ja tak uważam, ale staram się to poskromić. Pewnie nie zawsze mi się to udaje, ale mam nadzieję, że w większości przypadków decyzje dotyczące gry były podejmowane przez ludzi bardziej kompetentnych niż ja, jeżeli chodzi o tworzenie gier. Gdy zaczynałam pracę w Redzie, było nas około 17 osób w sumie. W tym momencie zespół liczy około 70 osób, z czego 60 to są osoby, które tworzą grę, reszta to są osoby zajmujące się zapewnieniem tego tła, żeby deweloperzy mogli pracować. Nasz zespół pochodzi z bardzo wielu miejsc w Polsce, począwszy od południowych krańców, praktycznie spod granicy, a skończywszy na ludziach z Mazur i prawie że z nadmorza. Ludzie włożyli straszny wysiłek i to jest coś niesamowitego. Ja nie wiem, skąd to się bierze. Znaczy ja do tej pory nie spotkałem, czy nawet nie znam z opowiadań
żadnej grupy ludzi, która by w pracy dawała z siebie tak dużo. Znaczy, to ja staram się nie pracować w nocy, czasem mi się to zdarza. Natomiast regularnie od paru miesięcy, jak przychodzę rano, to spotykam ludzi, którzy są tutaj od wczoraj. Znaczy śpią, mam problem, bo na przykład nie mogę mieć rano spotkania w sali i to właściwie ten problem występuje codziennie, ponieważ ludzie śpią w tej sali. I nie robią tego dlatego, że ktoś ich do tego zmusza, oni to robią sami z siebie. I tak naprawdę ja nie do końca wiem, jak to się zadziało. Znaczy, może nie powinienem tego mówić, może powinienem wiedzieć, ale wytworzyła się atmosfera, w której ludzie mają ochotę zrobić świetną grę i ją zrobili. Także to jest coś niesamowitego. Natomiast wysiłek, który w to włożyli, był... Znaczy nie chcę powiedzieć, że za duży, bo oczywiście, że nie był za duży, natomiast myślę, że będziemy się starali następne gry robić trochę mniej po wariacku.